Witam. Cześć, Damian. Dobry. Witam. Dobry. Tam. Dokąd pan zmierza? Do Placu Piastów dzisiaj. Witamy. Jedziemy. Młodzież pojedzie na pewno. Idziemy po nich. Na Plac Piastów? No to śmiało. Chłopcze, na najbliższy mecz. Mam nadzieję, że się zjawicie i będziecie nas równie mocno dopingować. Możemy na was liczyć? Oczywiście. Tak? No to bardzo się cieszę. Jesteśmy na Placu Piastów. Dużo kibiców wsiądzie. Rozwieziemy ich do domu. Będą zadowoleni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dał się pan zachęcić? Tak. W którą stronę idziemy? Gdzie? Obojętnie, na koniec świata może być. Wsiadłeś? Dziękuję bardzo. Proszę, to było cię na mecz. Podpisz sobie z plakatem. A to maskotka opolowała, czy zawodnicy Piasta, tak szczerze? Maskotka. Żaden z zawodników nie przekonał, tylko maskotka. Maskotka wygrywa. Wsiadłyście, nie wstydziłyście się, mamy dla was plakat całej naszej drużyny oraz nasze trzy autografy i zapraszamy was na najbliższy mecz z Wisłą Kraków. Tutaj macie vouchery. Proszę, tutaj macie plakat całej drużyny Piasta oraz nasze podpisy i tutaj macie voucher na najbliższy mecz z Wisłą Kraków, który będzie w piątek o 20:30, więc zapraszamy was, żebyście nas dopingowali i obyście przyszły na mecz. Idziemy. No nie codziennie się zdarza. No właśnie tak, zaskoczenie. Przy odrobinie szczęścia to mogliśmy mieć 26 punktów na dzisiaj i byśmy patrzyli z góry na wszystkie, no to tak nie jest jakiś tam moment dekoncentracji czegoś, no człowiek mówi, no to jest tylko człowiekiem, no nie jest tak, to nawet jak wiesz, w którą stronę teoretycznie ten zawodnik lubi strzelać, tak, bo mają swoje te miejsca. Szczeli mocno, nawet jak wcześniej dokładnie, był, to jest ciężko tak obronić. Moment wybicia się. Tak. Chyba, że naprawdę wszystko się tak zgra w tempie, że jesteś tak naładowany, że jednego drugiego obronisz i to ci niesie później, nie? Że już później to jest euforia jakaś taka. Załamywać. Fajny mecz, no. Łatwo nie było też Legii, bo... Właśnie, najważniejsze, że Legia łatwo nie miała. Nie miała łatwo. Jakby łatwo miała, to by było go w ogóle szkoda, ale tak to, że musieli się pomóc. A jak ocenicie ten strzał Patryka Sokołowskiego, który bardzo silnie, tuż pod poprzeczkę, im niewiele zabrakło z tym karnym, widzieliście? Czy wiesz co, no jak uderzasz siłowo, to już wiesz, to albo jest brama, albo właśnie nie... Chciał środek, mi się wydaje mocno i to tak. Wiesz, no dobrze chciał, bo tak naprawdę walił po poprzeczkę i wiesz, jakby to szło na przykład troszkę niżej, no to bramkarz bez szans, nie? Przynam. Dziękuję. Dziękuję. Okay, dzięki, do zobaczenia. Następny przystanek Bojków. Trzymajcie się. Trzymaj się, dzięki. Koleżanki tu bardzo interesuje, jaką ma twarz maskotka. Jaką twarz ma maskotka? No nie możemy pokazać, nie możemy, bo ma wiele twarzy tak naprawdę. Dziękujemy wam bardzo za podróż. Jak było? Proszę bardzo. Nie ma za co. I widzimy się w przyszłym, mam nadzieję, na przyszłym meczu. Zdjęcie? Nie, ulubiony cały GC. Tak naprawdę jak byłem wyznaczony do karnego, to wybrałem się ten druk. Mówię, no nie będę zmieniał, bo najgorsza decyzja, jak chcesz zmienić w ułamku sekundy i wiesz, wtedy możesz nie trafić. Ale myślę, że ciężka fuja, bo jak... No Kuba może więcej powiedzieć, no albo jak bramkarzowi się uderza typowo po ziemi,
albo góra, no to ciężko jest obronić, wiesz, gorzej jak uderza się na wysokości rąk, nie, to wtedy myślę, że to jest łatwiej. Przy słupku naprawdę to ciężko ją to. Kuba, gdzie jesteśmy? Nie wiem, w Knurowie. Grałem przeciwko. Grałeś w Knurowie kiedyś? Przeciwko, tak? Concordii Knurów. Mój ówczesny trener Mateusz Smuda, nie wiem czy nie bronił Knurowie. Trzeba to sprawdzić, musi to sprawdzić i mi później wysłać, czy tak było, czy nie. Concordia Knurów to było bardzo, bardzo dawno temu. Grałem tu z zespołem, ja byłem wtedy Czarni Żagani. W zespole Czarni Żagani. Trzecia liga to była. Dawna. Grałeś tutaj? 0-0. Porównywali mi wtedy, że... pamiętasz? No, to pamiętam, tak, bo dobry mecz zagrałem. Pamiętasz tylko to 0-0 i powiedzieli, że... Nowy Dudek bronił. To czy bilety mają? Dawajcie, wsiadajcie. Na bus! Chłopaki, chodźcie. Mamy tu dla was kontery. Super, dzięki. Bardzo się cieszę. Co, chłopaki, trzymajcie się, nie? Dziękujemy. Coś więcej, tak? No.